Dobry. Czy to tu? Chyba tu. To znowu my, jesteśmy w Rudzie Śląskiej u Kamila. Dzisiaj wam pokażę mojego Opla, także cudów raczej nie będzie jak to Opel, no ale sami zobaczycie. To wygląda z bliska. Zaraz wam Kamil coś tutaj puści. No i tak to bliska wygląda gra. Jak Kamil z roboty? Arka, jesteś zadowolony? No jak zawsze, nie? Arek ma swoją firmę. Tutaj wam pokażemy. Abyście chcieli skorzystać z jego usług. Więc teraz Kamil nam zademonstruje, jak to gra na odległość. Jesteśmy pod Tesco. Castoramą. Byłym Tesco w sumie, przepraszam. Castoramą. Także zaraz wam pokażemy z daleka. Jesteśmy na końcu parkingu. Kamil już tam czeka. Już wam tutaj zaprezentuję jakiś utwór. Tak to gra z daleka, można jakąś dyskotekę robić pod Castoramą. Jeszcze wam pokażę tutaj z bliska raz, z drugą stronę. Pokażemy wam oczywiście pierwsze spod maski, bo Kamil tutaj ma w miarę zrobione ładnie Big 3. Akumulator Optimka tu stoi. Proszę bardzo. Powiedz nam, Kamilu, jaki tu masz motor? Potężny 1.4, 90 koni. Wyciągnąłem raz 200 na godzinę i oponę mi rozwaliło. No i co więcej? Powiedz nam, Optima jaką ma pojemność? 55 amperogodzin. Starcza to na razie? Jak na razie starcza. Na razie. A potem jakie plany? Potem no myślę, żeby pakiet pod LTO od pana Frezowiaka sobie załatwić. No ale to najwcześniej gdzieś w maju. Teraz sobie pójdziemy siedzieć do środka, zobaczymy, co nam Kamil opowie o tych głośnikach. Także kurcze, podobno nie są jakieś mocne, ale jak słyszeliście, dają radę. Jak na taką odległość, to naprawdę. Więc tak, jesteśmy już z Kamilem w środku. Co nam powiesz ciekawego na temat SWAT-ów? No to tak, SWAT-y to jest ich po 6 sztuk na stronę, czyli 12 w sumie. Są to głośniki z marki SWAT Mass 80 Pro, które mają po 100 RMS-a. Są cztery ohmowe, wiadomo. Kurczę, nie wiem co jeszcze powiedzieć. No, policja przyjechała. No to tak, jesteśmy już po kontroli policji. Panowie powiedzieli, że spoko, musi to ładnie dawać, ale nie chcieli posłuchać, także wracamy dalej do nagrywania. To tak, o głośnikach 8-calowych SWAT-ach już powiedziałem, więc no zostały w sumie tweetery. Mam dwa komplety, czyli w sumie cztery sztuki tych tweeterów marki SWAT SP Pro 40. No w sumie ich specyfikacji aż tak nie znam, ale grają. Same pudełeczka po głośnikach, po tweeterach, wzmacniacz, który zasila przody. Wszystko wybebeszone, pewnie w subwoofer nie mógł wejść. No tutaj jest dowód, źle pomierzony, tak samo z drugiej strony. A powiedz nam jeszcze,
Jaki masz tutaj subwoofer na co dzień? Ogólnie zanim wyjechałem do Holandii, używałem subwoofera Pride'a TV318. No nie grał pod jakimś mega dużym prądem. No jak kupiłem wzmacniacz, to akurat się tak trafiło, że wyjeżdżałem do Holandii, więc nawet nie miałem okazji go podłączyć. Był to wzmacniacz HX-a 5K. A myślę gdzieś w maju zmienić mojego suba na Pride'a SV318. O, klapa już od subwoofera się nie domyka, ale tu jest ładna naklejeczka, taka puszysta. Także tak wygląda Opel Kamila. Sami oceńcie, dodawajcie komentarze, zasubskrybujcie nasz kanał. Wtedy będziemy wiedzieć, że coś nas motywuje, żeby więcej nagrywać. Także dziękujemy i żegnamy się. Do zaś.